Witam Was wszystkich, kochani serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o przeszłości, a konkretnie o tym, w jaki sposób Twoja przyszłość wpływa na całe Twoje życie. Twoja przeszłość. Może być dla ciebie jak trampolina, trampolina, która będzie dla ciebie odskocznią, która będzie w każdym trudnym momencie pozwalać ci wreszcie pójść do przodu, wreszcie wybić się z jakiegoś marazmu, być czymś, co dodaje ci siły, odwagi i pewności siebie, albo z drugiej strony twoja przeszłość może być dla ciebie jak kula u nogi. Jak kula u nogi po prostu, która cały czas ci ciąży i za każdym razem, kiedy próbujesz w życiu wydostać się właśnie z tej sytuacji stagnacji, ona cały czas ściąga cię w dół, cały czas nie pozwala ci, no, wykorzystać twojego pełnego potencjału. I dzisiaj dlatego, moi drodzy, chcę porozmawiać z wami, chcę wam poopowiadać o tym, jakie są różnego rodzaju sposoby na to, żeby właśnie poradzić sobie ze swoją przeszłością. Żeby sprawić, że właśnie twoja przeszłość będzie czymś, co dodaje ci siły Dodaje ci odwagi, co świadomie kreuje tym, kim jesteś, a nie czymś właśnie, co ci ciąży. Moi drodzy, ja zauważyłem przez ponad 20 lat, kiedy pomagam ludziom, że jednym właśnie z takich najgorszych czynników, które Ludzie blokują w działaniu, blokują w tym, żeby wreszcie rozwinąć swoje skrzydła, żeby wreszcie zacząć działać na maksimum swoich możliwości, żeby wreszcie zacząć właśnie spełniać te swoje marzenia, a nie ciągle odkładać je na później i czekać aż coś się zdarzy? To jest właśnie ich przeszłość: że ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią zinterpretować odpowiednio rzeczy, które im się przydarzyły, nie potrafią się od nich uwolnić. Bo właśnie moi drodzy, ten moment, w którym ty właśnie będziesz w stanie stać się człowiekiem, który jest pogodzony ze swoją przeszłością, człowiekiem, dla którego ta przeszłość nie jest czymś, czymś, co właśnie go blokuje gdzieś z tyłu, tylko jest czymś, co wręcz przeciwnie, dodaje mu odwagi i dodaje mu siły do działania, to jest moment właśnie, kiedy ty będziesz w stanie rozwinąć swój pełen potencjał. I myślę, że moi drodzy, dla was, myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, jest to znakomity moment właśnie, żeby z tym sobie poradzić. Popatrzcie się. Na samym początku o widzę jest Joasia, Ewa, Krystian. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Witam Was od razu. Przypominam, żebyście wbijali łapy w górę, bo to bardzo pomaga, jeśli chodzi o algorytmy, właśnie mediów społecznościowych. Więc, 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 moi drodzy, wrzucajcie te łapy w górę od razu, jak już tutaj jesteście. Natomiast popatrzcie się. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie powiedzieć jasno, postawić sobie sprawę jasno, to jest to, że życie każdego i każdej z Was to jest i będzie. Pewna sinusoida. To będzie pewna sinusoida, czyli nigdy tak nie będzie, że wszystko będzie ci się udawać, nigdy tak nie będzie, że nie będziesz cierpiał, bo moi drodzy, negatywne emocje, cierpienie, bycie skrzywdzonym, to, że ponosisz porażki, to, że coś ci się w życiu nie udaje, że rozpadają się jakieś związki, rozpadają się przyjaźnie, to jest zupełnie normalny etap funkcjonowania naszego na tej ziemi. Zupełnie normalna sytuacja. I Teraz my musimy być nastawieni, jak sobie z tym radzić. Musimy odpowiednio nauczyć się, jak właśnie podchodzić do tych momentów, które są dla nas trudne, które są dla nas bolesne, które sprawiają właśnie, że cierpimy, że pojawia się jakaś trauma w naszej głowie, bo wtedy jesteśmy w stanie iść przez to życie szczęśliwi. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko nam się udaje. Ale wtedy, przede wszystkim wtedy, kiedy właśnie napotykamy na różnego rodzaju problemy. Także moi drodzy, chciałbym też, żebyście dzisiaj, jako że jesteśmy tutaj na ży żywo, to chciałbym przypomnieć jeszcze raz, bo popatrzcie, jest mnóstwo osób, a nie wrzucacie tych łap w górę. Bardzo proszę, kto jeszcze tego nie zrobił, żebyście od razu wrzucili te łapy w górę. Natomiast chciałbym też, żebyście wy byli tutaj aktywni, żebyście dzielili się swoimi sytuacjami, żeby dla Was. Yy, ten dzisiejszy na, To dzisiejsze nasze spotkanie to był pewien moment, w którym Wy możecie też zadawać pytania, możecie napisać swoje historie. Ja będę mógł się do tego odnieść, inni również tutaj e, widzowie będą mogli się do tego odnieść, żebyśmy mieli fajną komunikację w dwie strony, a nie był to tylko i wyłącznie mój monolog. Także Tomek, Joasia, Ewa, Krystian, ci, którzy się tutaj zgłosili, to dajcie od razu, moi drodzy, znać, jakie Wy macie podejście do przeszłości, czy poradziliście już sobie z nią, czy może z drugiej strony jest ona dla Was, moi drodzy, właśnie jakimś ciężarem. Natomiast popatrzcie się. Pierwszy aspekt to jest właśnie to, żeby zaakceptować w ogóle no, to, że życie nigdy nie będzie perfekcyjne. Bo to jest stawienie czoła po prostu sytuacji takiej, jaka ona jest. Że nie wszystko jest idealne, że my ponosimy właśnie te porażki, że pewne rzeczy nam się nie udają. Po prostu takie jest życie. Druga sprawa jest taka, żeby zrozumieć, że ludzie. Nie są perfekcyjni, że ludzie często nie wiedzą, jak żyć, nie wiedzą, jak postępować, starają się jakoś sobie radzić, ale niekoniecznie im się udaje, prawda? Więc to, że na przykład twoi rodzice nie byli idealni, nie, 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 w jakiś sposób nie traktowali cię tak, jak byś tego oczekiwał, albo że masz do nich jakiś żal, właśnie o to, że no, zachowywali się tak, a nie inaczej. To być może nie jest ich wina. Być może oni starali się z całej siły zrobić po prostu to, co najlepsze, albo nie wiedzieli jak to zrobić, albo byli w takiej trudnej sytuacji, której ty nie jesteś w stanie teraz zrozumieć i dlatego masz do nich pretensje. Popatrzcie się bardzo często i teraz będziemy dzisiaj o tym dużo mówić, właśnie o. Pewnych sytuacjach związanych z Waszą rodziną, związanych z rodzicami, z konfliktami właśnie pokoleniowymi, z konfliktem z Twoją mamą, z Twoim tatą, konfliktem może z, z, z Twoim rodzeństwem albo właśnie z rzeczami, które wydarzyły się w Twoim dzieciństwie, bo badania pokazują jasno, że to właśnie te rzeczy bardzo często nam ciążą. Nie? Tak samo Ty też będziesz popełniać błędy, popełniałeś błędy i musisz nauczyć się z tym żyć. Musisz nauczyć się to akceptować. I teraz popatrzcie się, biorąc to pod uwagę, że my nie jesteśmy idealni, świat nie jest idealny, ludzie nie są idealni, i że to w ogóle, że właśnie jakieś przykre momenty nam się przydarzały, że popełnialiśmy jakieś błędy, nawet bardzo duże, że to jest normalna część rzeczywistości. Jeśli my potrafimy się właśnie od tego uwolnić, zinterpretować to, co się zdarzyło w odpowiedni sposób, tak żeby dodawało nam to siłę, wyciągnąć z tego pewną lekcję. To wtedy moi drodzy życie naprawdę nabiera kolorów. Wtedy tak naprawdę zaczynamy żyć pełnią życia. Zaczynamy lepiej sobie radzić. Zaczynamy właśnie traktować tą przeszłość swoją jako pewien zbiór naszych doświadczeń, które wykreowały nas takimi ludźmi, jakimi jesteśmy i doprowadziły nas do życia takimi jakie mamy. A nie właśnie jako jakaś rzecz, o której chcemy zapomnieć, którą chowamy pod dywan, która wyłazi nam podczas snów, podczas wspomnień. Jakiś różny. Grzesiek pisze tutaj. Po przepracowaniu wyzwania już dobrych kilka lat temu pogodziłem się z przeszłością i zaakceptowałem ją w pełni podczas wykonywania ćwiczeń. Przeszłość już nie wpływa na moją samocenę i pewność siebie. Bardzo się cieszę, Grzesiek, że tak się stało. Wiele osób właśnie, które przechodzą przez nasz program. Wyzwanie 90 dni właśnie ma tego typu efekty. Iwona pisze: witam wszystkich. Ogólnie pogodziłam się z przeszłością. A także nawet dużo mnie dzieciństwo nauczyło, że teraz jestem taką osobą. Ja się piszę, staram się cały czas wyciągnąć wnioski z przeszłości. Świetnie, wiem, że świetnie sobie radzicie, ale niech napisze ktoś teraz, bo już nas tutaj słuchajcie, za chwilę dobijemy do setki osób na żywo, to napiszcie też ci, którzy nie pogodzili sobie z przeszłością, jakie są Wasze sytuacje, a ja postaram się do tego odnieść. zanim też pójdziemy dalej, to chcę przypomnieć, bo popatrzcie się moi drodzy, na te ponad 70 osób, które tutaj są teraz na żywo, już teraz po paru minutach, to tylko 18 z Was w wrzuciło łapy w górę. Jeśli doceniacie moją pracę, bardzo proszę o to, żebyście wrzucili łapę w górę i udostępnili to naszą transmisję, żeby nas tu było więcej. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj pomóc jak największej ilości osób, także wy możecie mnie w tym wspierać poprzez łapy w górę i udostępnienia ten kciuk w górę pod szkoleniem. I Joasia napisała, o właśnie, staram się cały czas wyciągnąć wnioski z przeszłości, ale niestety jestem pamiętliwa. Popatrz się, Joasiu, ja spróbuję teraz zinterpretować zupełnie inaczej twoją wypowiedź i twoją sytuację. A co jeśli byśmy podeszli do tego tak, że masz dobrą pamięć? Co jest bardzo pozytywną cechą, prawda? Co jest bardzo pozytywną właśnie yy, cechą, że ludzie mają dobrą pamięć. I to ci się bardzo przyda w życiu, a przydać się tak samo też na starość, kiedy ta pamięć zaczyna szwankować, no to twoja może będzie szwankować z wyższego pułapu. Także popatrz, się, zacznij po pierwsze doceniać to, że masz dobrą pamięć. To jest fantastyczne, świetnie. Pamiętasz różne rzeczy jesteś w stanie lepiej sobie radzić dzięki temu w życiu. Teraz druga sprawa. Czy to, że jesteś właśnie pamiętliwa, to jest coś negatywnego? Nie. To chodzi o to właśnie, że ty pamiętasz pewne rzeczy z przeszłości i powinnaś nauczyć się, jak właśnie nadawać im zupełnie nowego znaczenia. O tym dzisiaj będziemy mówić, moi drodzy. O tym bardzo dużo będziemy mówić, bo to jest bardzo ważny element, właśnie żeby nauczyć się nadawać temu jakiegoś nowego znaczenia, nie? Więc my musimy popatrzcie się dzisiaj do czego będziemy zmierzać. Zmieniać będziemy do tego, żeby nauczyć się, jak właśnie przepracować sobie te sytuacje z przeszłości, niekoniecznie wykorzystując do tego 15-letnią psychoterapię, niektórym taka psychoterapia jest potrzebna i przynosi efekty, ale nie wszystkim, nie? A my nauczymy się, jak robić być może to szybciej, jak radzić sobie z tym samodzielnie, w jakimś sensie, prawda? I w jaki sposób zintegrować te doświadczenia z tobą, żebyś właśnie nie był człowiekiem, który gdzieś tam nosi w sobie z przeszłości jakieś... Złe, złe wspomnienia, jakiś żal do innych ludzi, żal do samego siebie, jakieś wyrzuty sumienia, nie? Tylko żebyś właśnie był człowiekiem, który jest spójny, z który jest sobie w stanie z tym radzić. I teraz popatrzcie się, moi drodzy. Jeśli na przykład mamy jakąś sytuację z przeszłości, to pierwszą rzeczą jest to, żeby zacząć zadawać sobie odpowiednie pytania. Ludzie przeważnie zadają sobie złe pytania, i niestety dlatego właśnie ta przeszłość za nimi tak się ciągnie. Popatrzcie się, jakie mogą być przykłady tych złych pytań. To może być na przykład to, że ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Karol, o, mamy już hejterków. Witamy, Karolku, ciebie. Nie jestem kolejnym internetowym guru, po pierwsze, kolego, bo nie jestem guru, tylko pomagam ludziom i to robię już od 20 lat, więc ja nie jestem kolejny, ja jestem ten jeden z pierwszych. Także, Karolku, nie trafiłeś tutaj ani z kolejnym, ani z góru. <laughs> Może z internetowym to trochę tak, ale tyle. Natomiast moi drodzy, popatrzcie się popatrzcie się złe pytania to są właśnie takie: dlaczego mnie to spotkało? No, kurczę, jak można znaleźć odpowiedź na to pytanie? Powiedzmy, że w dzieciństwie ktoś cię skrzywdził. Ktoś cię skrzywdził, no pod jakim względem, nie wiem. Ktoś cię pobił, ktoś cię obraził, ktoś cię na przykład hejtował w szkole, prawda, czy nękał, ktoś powiedział ci jakieś zdanie, ktoś cię może zaniedbał, ktoś cię zignorował, ktoś w jakiś sposób cię skrzywdził. I dlaczego mnie to spotkało? To jest automatycznie, moi drodzy, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w którym ty musisz być tą winną osobą. Szukasz winy w sobie, poprzez to, że zadajesz pytanie, dlaczego mnie to spotkało, nie? Bo Twój mózg zacznie szukać odpowiedzi. A, bo jesteś nieudacznikiem, bo sobie nie radzisz, bo jesteś głupi, bo jesteś mało inteligentny, bo zasłużyłeś na to, bo się urodziłeś, bo jesteś skazany na porażkę. Twój mózg zacznie odpowiadać, jeśli zadasz mu złe pytania, to znajdzie ci mnóstwo złych odpowiedzi. Więc to nie jest dobre pytanie. Nie? Dobre pytanie to jest na przykład takie: Jak faktycznie. Wyglądała ta sytuacja. Czyli w jaki sposób faktycznie wyglądała ta sytuacja. Zastanowienie się, co tam się działo. Poza tobą, prawda? Czyli nie patrząc tylko i wyłącznie na to, co ty odczuwałeś, tylko zastanowienie się, co tam faktycznie się działo. Podam Wam przykład, moi drodzy. Popatrzcie. Często na przykład do mnie. Na konsultacje trafiają osoby, które właśnie mają problem z tym, że byli niewystarczająco kochani przez swoich rodziców, a w każdym razie właśnie tak to interpretują. Czyli ktoś na przykład mówi: Przychodzi dziewczyna, nie, która ma teraz 40 lat, czyli już kobieta, i przychodzi, i ona mówi: No ja mam problem z tym, że rodzice nigdy nie wykazywali mi odpowiedniego zainteresowania, nie czułam się kochana, nie czułam się doceniana, nie czułam się, że, że, że dostaję od nich tą uwagę. Na przykład dlatego, będąc nastolatką, zaczęłam się buntować, bo to był sposób, że oni przynajmniej zwracali na mnie uwagę, jak robiłam jakieś głupstwa właśnie w młodości. Ale później w życiu tak samo mam problem z tym, żeby kochać innych, bo boję się zaangażować, że znowu ktoś będzie mnie ignorować i ktoś nie będzie mnie kochać. Nie? Czyli jest taka sytuacja. I teraz, jeśli ta kobieta na przykład spojrzy na swoją sytuację, nie I akurat miałem ostatnio właśnie taką konsultację, i kobieta miała tego typu problem. I ja jej powiedziałem, spróbuj spojrzeć na tą sytuację, co tam się działo. Co tam się działo dookoła? Jak to faktycznie wyglądało? Czy na pewno twoi rodzice cię nie kochali? I spróbuj na chwilę wejść w ich perspektywę, co oni robili. I ona zaczęła się zastanawiać, no bo, bo moi rodzice dużo pracowali. Zastanów się, dlaczego pracowali? Czy kupował sobie twój ojciec Ferrari? Czy matka na przykład, nie wiem, robiła sobie operacje plastyczne za setki tysięcy złotych z tych pieniędzy? Czy może chcieli utrzymać po prostu dzieci i mieli tak trudną sytuację finansową, nie? Tak trudną sytuację rodzinną, że po prostu musieli ciężko pracować po godzinach i dlatego nie mieli za bardzo czasu, żeby zajmować się ani siły później, bo byli zmęczeni żeby zajmować się tobą, ale harowali po prostu strasznie ciężko przez całe lata albo nawet dekady po to, żeby ciebie utrzymać, nie? I w momencie, kiedy ta dziewczyna zaczęła patrzeć na to przez tą perspektywę, że przecież ta mama, ten tata pracowali dla mnie tak ciężko, żeby mi nic nie brakowało, żeby nie chodziła głodna, żeby miała zawsze książki, czyste ubrania, czyste buty, żebyśmy w domu mieli pewne bezpieczeństwo, prawda? Żebym nie czuła się po prostu, że czegoś nam będzie brakować, i zaczęła interpretować swoją przeszłość właśnie w ten sposób, że rodzice ją kochali, może nie okazywali tego w jakiś właściwy sposób dla niej, ale robili wszystko, co mogą w swojej mocy po to, żeby jej było dobrze. Żeby jej było dobrze. Następnie zacząłem ją pytać, tą dziewczynę, w jaki sposób ty jeszcze możesz to zinterpretować. Co ci to dało w życiu, że na przykład właśnie twoi rodzice ciągle pracowali? I ona mówi: No, ja musiałam się zajmować młodszą siostrą, musiałam dbać o dom cały czas, miałam bardzo dużo obowiązków. A ja mówię: I co teraz robisz? No, teraz jestem, mam swoją firmę, zatrudniam 15 osób. Czy przypadkiem to, że właśnie ty byłaś w domu tą starszą siostrą, która ogarniała dom, wzięła dosyć wcześnie na siebie dużą odpowiedzialność nie? i zaczęła brać odpowiedzialność za swoje życie, nie wpłynęło na to, że ty teraz potrafisz zarządzać piętnastoma osobami. I ona powiedziała: No, Krzysiek, faktycznie coś w tym jest. Faktycznie coś w tym jest. Czyli ja powinnam być wdzięczna moim rodzicom, że kochali mnie, dbali o mnie tak bardzo, co więcej, dali mi możliwość dosyć wcześnie w życiu żebym pokazała na ile mnie stać i stałam się bardzo niezależną, bardzo samodzielną kobietą, która teraz ma szczęśliwą rodzinę, ale oprócz tego potrafi prowadzić też swoją karierę, łączyć te obowiązki i radzić sobie ze wszystkimi wieloma rzeczami, z którymi większość ludzi być może by sobie nie poradziła. Więc popatrzcie się, zupełnie innej interpretacji ta dziewczyna nadała dla swojej całej przeszłości. Pewien żal, który miała do rodziców, zamieniła na ogromną wdzięczność. Na ogromną radość z tego właśnie, że jej życie mogło się tak pięknie potoczyć i ona dzisiaj może być tak fantastyczną osobą, która robi tyle dobrego, wytwarza tyle wartości dla innych ludzi. Oprócz tego, sama jest dobrą mamą, bo tak samo ona wyciągnęła z tego wnioski. Tak zaprojektowała ten swój biznes, że ona ma czas dla swoich dzieci, że nie powiela tego samego, może nie błędu, ale po prostu pewnej sytuacji, w której była, nie? Popatrzcie się. Więc moi drodzy, to jest właśnie zadanie sobie zupełnie innych pytań. Spróbowanie wcielenia się na przykład w ludzi, do których my mamy jakiś żal, że jakaś sytuacja nam się zdarzyła w przeszłości. Popatrzcie się, jak zupełnie inaczej zaczyna wtedy biec nasze życie. Kiedy my zaczynamy wtedy myśleć w ten sposób, że to tak naprawdę przyniosło nam korzyści, że może inni ludzie chcieli dobrze. Nie? Może nie robili tego, czego my oczekujemy, ale robili wszystko, co w swojej mocy, żeby było dobrze. I powiem wam bardzo często: jest tak w przypadku właśnie rodziców, bo my jako dzieci, popatrzcie się, dlaczego tak jest, dlaczego te sytuacje są takie częste, że my często właśnie nosimy te z dzieciństwa jakieś urazy do swoich własnych rodziców. Dlaczego tak jest? Bo po pierwsze, rodzice są osobami przeważnie, nie? No zależy koło tam, ktoś wychowywał, może babcia, może jakiś opiekun, inni ludzie. Natomiast przeważnie rodzice to są ci ludzie, którzy no, spędzają z nami w dzieciństwie tego czasu najwięcej, prawda? I to są ludzie, z którymi najwięcej nas łączy emocji i tych pozytywnych i negatywnych, kiedy dorastamy. I problem teraz polega na tym, że kiedy my dorastamy, kiedy jesteś małym dzieckiem, to. Ty nie jesteś w stanie tych, tych emocji zinterpretować, nie jesteś w stanie ich kontrolować, nie jesteś w stanie tych emocji po prostu zrozumieć, zrozumieć tego, co się dzieje. Po prostu przeżywasz coś, co tobą targa na lewo i prawo, przeżywasz pewne emocje i nie potrafisz ich zrozumieć, zinterpretować i właśnie zidentyfikować z sobą, prawda? Zintegrować z sobą. I jeśli teraz ty sobie tego nie przepracujesz, popatrz, co się dzieje później, dorastasz, nie stajesz się nastolatkiem i tak dalej, pewnie nie pamiętasz, nie interpretujesz, bo mało kto, będąc nastolatkiem czy nawet dwudziestolatkiem, zastanawia się później, kurde, ja miałem 5 lat, mam pretensje do rodziców, to jak ja mogę to zinterpretować, prawda? Ktoś z Was tak robił, moi drodzy, napiszcie tutaj, czy ktoś z Was robił tego typu rzeczy, prawda? No więc, więc popatrzcie się, moi drodzy, popatrzcie się, moi drodzy, że w takiej sytuacji, w takiej sytuacji my. Mamy jakieś właśnie nierozwiązane konflikty, jakieś nierozwiązane sytuacje, które są dla nas bardzo emocjonalne, dotyczą jednych z najważniejszych ludzi w naszym życiu, czyli właśnie naszej najbliższej rodziny. I niestety nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, nie? Patrzę tutaj, Kamil pisze siema, siema. Trzeci dzień transformacji zaliczony, trening dwie godziny nogi i zakupy spożywcze, i mam tyle szczęścia, że mogę ciebie Krzysiu na żywo posłuchać, to jest wspaniały dzień, choć w Niemczech pogoda fatalna. No ale Kamil, słuchaj, pogoda to yy, nie, nie jest fatalna być może Kamil, spójrz na to, bo ja ci powiem na przykład pewnie rozumiesz przez fatalną pogodę, to że leje deszcz. No, natomiast ja Ci powiem, że ja bym bardzo chciał, żeby u mnie trochę deszcz popadał, bo u mnie praktycznie od listopada to może były. 4-5 dni, kiedy padał deszcz. A tak to jest cały czas słońce i niestety w ogrodzie my wylewamy gigantyczne ilości wody, żeby trawa i wszystkie rośliny, które niedawno posadziliśmy, żeby pięknie rosły. Także Kamil, to znowu kwestia interpretacji, czy ta pogoda jest fatalna, czy może jest fantastyczna, bo dzięki niej po prostu żyjemy temu, że mamy deszcz, że jest, natura się rozwija i wszystko rośnie pięknie. Basia pisze: Krzysiu, ja cię uwielbiam, ale to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, bo ta dziewczyna już weszła w związek, w którym nie dostaje uczuć i nie ma na tyle własnej wartości, żeby kierować tym. Zespołem. Bajka. Basiu, dlaczego tak piszesz, że ta dziewczyna już weszła w związek, w którym nie dostaje uczuć i nie ma na tyle wartości, żeby kierować tym zespołem? Skąd wyciągnęłaś takie wnioski z tej sytuacji, którą ja wam tutaj przedstawiłem? Właśnie wręcz przeciwnie. Ta dziewczyna miała fantastyczny związek i doskonale kierowała i kieruje dalej zresztą swoim zespołem. Także nie wiem, skąd takie wni wnioski, Basiu, napisz mi, skąd to wywnioskowałaś, bo nic takiego nie powiedziałem. Ona miała jedynie problem właśnie z przeszłością, ze swoimi rodzicami, ale w życiu doradziła sobie doskonale. Marcin, a piszesz z autopsji własnej, no ale Basiu, to ja przecież nie opowiedziałem twojej historii, nie? Nie opowiedziałem twojej historii, być może twoja sytuacja jest inna, być może ty potrzebujesz zadać sobie jeszcze jakieś inne pytania, nie? Spróbuj pomyśleć w ten sposób. Marcin, mamy też uraz, bynajmniej ja, 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 bo na przykład zrobiłbym coś inaczej niż moi rodzice, a co mi nie pomogło? Tak, moi drodzy, bardzo dobry przykład, tutaj Marcin powiedział: Zrobiłbym coś inaczej. Czyli popatrzcie się, kolejny jakiś element naszej przeszłości, który bardzo często w życiu nam ciąży. Kolejny element naszej przeszłości, czyli to, co my sami zrobiliśmy, błędy, które popełniliśmy, albo zaniechania, no, których, które, które po prostu no, były częścią naszych, naszych decyzji, albo braku decyzji. I teraz popatrzcie się, moi drodzy. Znowu to jest kwestia zadania sobie odpowiednich pytań. Słuchajcie, te pytania to jest naprawdę, moi drodzy, potęga potęga. Większość metod terapeutycznych opiera się właśnie o odpowiednie pytania. Większość pracy nad sobą opiera się o odpowiednie pytania. Dlatego my w wyzwaniu 90 dni zadajemy wam bardzo dużo pytań, pytań odpowiednio skonstruowanych, żebyś ty znalazł właśnie poprawne odpowiedzi dla siebie. I popatrz się teraz Marcin, to co dotyczy na przykład tych sytuacji właśnie z naszej przeszłości, dotyczących no, naszych jakichś błędów czy zaniechań. To po pierwsze, zadanie sobie znowu pytania, jak ta sytuacja wyglądała obiektywnie, w jakim ja byłem stanie emocjonalnym, jakie miałem dostępne informacje, bo bardzo często my podejmujemy albo złą decyzję, prawda, albo nie podejmujemy jakiejś decyzji, bo nie mamy wystarczająco informacji, i dlatego później patrzysz na przykład dzisiaj na to z perspektywy, że popełniłeś gigantyczny błąd. Bo dzisiaj już wiesz, jak trzeba było zrobić, wiesz, jaki był wynik, a wtedy nie wiedziałeś. To jest tak, jakby mówić sobie na przykład, że zagrałeś w lotto, nie? I oglądasz te liczby, i tak patrzysz na te liczby, jak oni losują, no i mówisz, no kurcze, trzeba było wybrać te liczby. No ale jak do jasnej cholery miałeś wiedzieć, co to są za liczby, prawda? Więc tak samo jest tutaj, popatrz, że my po prostu często nie mamy odpowiednich informacji, i to jest problem. I to jest problem, bo jakbyśmy wiedzieli, jak się skończy, OK, mam jakiś dylemat w życiu, czy na przykład zmienić pracę, nie? Czy na przykład zakończyć jakiś związek, albo rozpocząć jakiś związek, czy się bardziej starać, czy na przykład, wiesz, yy, przestać coś robić, to jakbyśmy wiedzieli doskonale, nie? jaka jest przyszłość, czyli OK, podejmę decyzję taką, że zmieniam pracę, no to to jest zła decyzja, bo później nie znajdę przez pięć lat kolejnej równie fajnej i dobrze płatnej. Albo na przykład podejmuję decyzję, że nie zmieniam pracy i co się stanie? Ale weźcie pod uwagę jedną rzecz, znowu. Jedną, jedną rzecz. Ta rzecz jest taka, że jeśli my znalibyśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli podejmowalibyśmy same dobre decyzje i wszystko nam się w życiu udawało, to życie byłoby cholernie nudne. To Wam gwarantuję, moi drodzy, że Wasze życie byłoby cholernie nudne. Strasznie nudne. Słuchajcie, przykład. Chcecie wiedzieć dlaczego? No to proszę bardzo. Byłoby nudne, ponieważ czy ktoś z Was kiedykolwiek grał w jakąś grę komputerową z Kodami? Z Kodami na nieśmiertelność, na przykład na wszystkie tam pieniądze w grze, jakieś kupony, na wszystkie bronie, czy cokolwiek innego. Czy ktoś z Was kiedyś próbował grać? Ja próbowałem. Pamiętam grę taką która się nazywała na przykład Doom albo Quake. Nawet do dzisiaj pamiętam kody w Doomie, chyba były IDDQD, IDKFA, IDDQD było na nieśmiertelność, IDKFA było na wszystkie bronie. No, nie było wtedy za dużo gier, no to się ciupało w te najlepsze. I teraz pamiętam w momencie, kiedy na przykład grałem w te gry, to mogłem sporo grać, przechodzić etapy, nie, tam radzić sobie, zastrzelili mnie, dobra, to jeszcze raz, próbuję jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i to było ekscytujące, nie, że mieliśmy przed sobą jakieś wyzwania. Natomiast w momencie, kiedy wklepywałeś kody, no mogłeś, dobra, pochodzić sobie, ale po pięciu minutach wyłączasz tą grę. Nie chcesz w nią grać, bo ona jest cholernie nudna. Kiedy masz wszystko podane ta na tacy, to niestety życie staje się po prostu cholernie nudne. I teraz popatrzcie się, moi drodzy. Tak samo mają niektórzy ludzie. Ja Wam powiem na przykład taką sytuację. Mój znajomy ma znajomego, nie będę tutaj mówił nazwisk, natomiast ma znajomego, który pochodzi no, z jednej z bogatszych rodzin na świecie. Rodzina tego człowieka, dokładnie jego ojciec, założył jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, który operuje bodajże bilionem dolarów. Bardzo bogaty człowiek i to bogaty nie, że sam zarobił te pieniądze, tylko dostał po prostu, no w rodzinie, no urodził się w takiej rodzinie, w której miliardy to jest po prostu pikuś, nie? Ma jacht wielki, wiek, ma jacht ten człowiek większy od mojego domu. <grytanie> to jest chyba 40 metrów długości. Ale wiecie, co ten człowiek robi każdego dnia? Ma, może robić wszystko. Zresztą robił. Nawet y, był producentem jednych, y, niektórych filmów w Hollywood, nawet wyprodukował jeden bardzo fajny film, który zdobył wiele Oscarów. Bardzo lubię ten film. Ten człowiek, więc coś tam w życiu robił. Ale wiecie co on robi? Ma teraz 50 kilka lat. Siedzi, bo mieszka tutaj u nas na wyspie. Siedzi w swoim domu każdego dnia i robi Scarface'a, Tonego Montana. Czyli ma nos po prostu utopiony po samo czoło w, w kokainie. I tak wygląda każdy jego dzień. Siedzi sam w domu po prostu i wciąga koks od rana do wieczora. Czy to jest szczęśliwe życie? To, czy to jest szczęśliwe życie, naprawdę, kiedy człowiek po prostu jest na haju totalnym od rana do wieczora każdego dnia i tak, ma takie ciągi tygodniowe czy całe miesięczne? Bardzo często, właśnie, ludzie, którzy nie mają celu w życiu, którzy po prostu mają wszystko, właśnie popadają w różnego rodzaju nałogi, bo dla nich rzeczywistość jest po prostu cholernie nudna. Życie nie ma żadnych wyzwań. No masz wszystko, masz dostęp do wszystkiego, możesz robić wszystko, a przestajesz robić cokolwiek, nie? Więc popatrzcie się, dlatego właśnie to jest piękne, że my nie wiemy, co nas spotka, że nie wiemy, co, słuchajcie, to właśnie, ta sama niewiedza, to jest coś, co sprawia, że życie jest piękne. Że my się, wręcz, my się uzależniamy od tej niewiedzy, moi drodzy, uzależniamy się fizycznie. Mamy mechanizm w naszej głowie, który ma dla nas sprawiać, że to, co jest nieznajome, jest ekscytujące. Te, to jest ten mechanizm, moi drodzy, który sprawia, że ludzie uzależniają się od, ha od hazardu. Od hazardu dlatego się uzależniamy, bo mamy właśnie wystrzały dopaminy w momencie, kiedy czekamy na kręcącą się ruletkę, na następną kartę w pokera. Albo pociągniemy na maszynie za tą wajchę i to jest moment, kiedy wytwarza się ogromna ilość dopaminy, bo mogę wygrać albo przegrać. Dokładnie ten sam mechanizm macie, kiedy sięgacie moi drodzy po to urządzenie. Kiedy bierzesz telefon do ręki, bo na przykład dostajesz jakieś powiadomienie, to właśnie taką, masz ogromną chęć, żeby wziąć ten telefon, bo e, e, bo tam może być jakaś dobra wiadomość, albo może być zła wiadomość. Może być informacja, że dostałeś przelew, albo może być informacja na przykład, że komornik ściągnął ci mandat z twojego konta. Może być informacja, że ktoś napisał ci miły komentarz, albo informacja, że ktoś cię schajtował I my się od tego przede wszystkim uzależniamy. Nie od tego, że tam są takie ciekawe rzeczy w telefonie, tylko właśnie od tego poczucia niewiedzy, tego poczucia ekscytacji związanej właśnie z tym, że coś tam może być dobrego albo złego. Już patrzę na wasze komentarze, moi drodzy, i wo Moi rodzice mieli gospodarstwo, w którym bardzo dużo pomagaliśmy. Nauczyło mnie to, że teraz żadnej pracy się nie boję, nawet tych ciężkich, oraz potrafię pomagać innym. Pięknie, Iwona, dokładnie, wyciągasz, pięknie to interpretujesz, wyciągasz dobre wnioski, które dają ci właśnie moc, bo tak jest. No jak to się mówi? Nie? Że słabi ludzie. Tworzą jak to jest, słabi ludzie tworzą złe czasy, złe czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy. A dobre czasy tworzą słabych ludzi. I tak w kółko, prawda? No i tak wygląda to mniej więcej w historii naszej cywilizacji, że rozwija się coś pięknie, tak na przykład cesarstwo rzymskie. Później wszyscy chcą chleba i igrzysk, zaczynają imprezować. Później się wszystko rozpada, rozlatuje się ileś tam jest znowu lat ciemnoty i tak dalej, nie? Później ktoś znowu zaczyna się brać za to wszystko i zaczyna to w jakiś sposób iść do przodu. No i, i znowu są dobre czasy i tak w kółko, nie? No właśnie. Więc powinniśmy nauczyć się doceniać, popatrzcie się, doceniać te trudy, które. Dostaliśmy od życia, bo bardzo często to, że ty, ty spotykasz w swoim życiu jakąś trudną sytuację, że spotyka cię coś ciężkiego, to jest bardzo często dla Ciebie wręcz zbawienne. To jest zbawienne. To jest bardzo często coś, co, co jest ci po prostu no, zesłane od wszechświata, czy Boga, czy w cokolwiek innego wierzysz, właśnie po to, żebyś stał się silniejszym człowiekiem, który jest w stanie poradzić sobie z większością właśnie różnych sytuacji. Jest taka historia, słuchajcie, kiedyś był wywiad, właśnie z Nelsonem Mandelą, który spędził w więzieniu. Już Wam powiem, ile, bo nie pamiętam dokładnie ale spędził 27 lat w więzieniu. 27 lat, słuchajcie, zamknęli go do więzienia, i później, kiedy on wyszedł i zaczął właśnie no, z powrotem rozwijać ten kraj, jakim jest właśnie RPA. I zaczął no, tych, tych ludzi brać z powrotem i po prostu do góry, podnosić i przewodzić tym ludziom, i zapytano go właśnie, jak ty byłeś w stanie przeżyć te 27 lat? Czy ty masz żal do tych ludzi, którzy cię zamknęli? A on powiedział, nie, te 27 lat właśnie przygotowywało mnie do tego, co mam zrobić w swoim życiu, do mojej wielkiej misji życiowej. Nie więc patrzcie się znowu, jak ludzie potrafią czasem zinterpretować bardzo trudne sytuacje. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odebrał mi na przykład 27 lat życia, nie? To trzeba naprawdę być bardzo mocnym człowiekiem. E, tutaj piszę, poczekajcie. Mm. Edyta, odpalam FFB i znowu dzień jest piękny dzięki Twojej pozytywnej energii i wspaniałej motywacji. Dziękuję, Krzysztof, za te fantastyczne, mądre lekcje. Pozdrawiam serdecznie z Otwocka. Bardzo się cieszę, Edyta, i pozdrawiam Cię również. Klaudia, na tej samej zasadzie wyświetlanie postów na FFB losuje Ci post i masz odpal, jak przy graniu na automacie. Dokładnie, Klaudia, dokładnie właśnie. Wszystko dzieje się dla mnie, nie przeciw mnie, też kiedyś to zrozumiałam. No to jest dobre podejście do życia. Ogólnie to, co mówisz teraz, Klaudia, że wszystko dzieje się dla mnie, nie przeciw mnie, to jest takie pojęcie, które wprowadził. Już nie pamiętam który naukowiec, ale on to nazwał właśnie podjęcie, pojęcie odwróconej paranoi. Ludzie, którzy generalnie mają paranoję, no to się wszystkiego boją, wkręcają sobie, że, że wszyscy są przeciwko nim, że każdy chce ich skrzywdzić, że ktoś ich śledzi, że ktoś ich nęka i tak dalej, ktoś ich obserwuje i działa przeciwko nim, a jeden tam właśnie gość miał koncepcję taką, no to wprowadźmy coś, może co jest zupełnie odwrotne do tego. A co by było, kiedy w, wzięlibyśmy, no, uwierzyli po prostu w to. Że wszystko, co mnie w życiu spotyka, to jest mi w jakimś stopniu potrzebne. To co wtedy, nie? Co wtedy? Ja Wam powiem znowu, popatrzcie się odnośnie interpretacji i sytuacji, które nas spotkały. Ja miałem taką sytuację, dosyć trudną w życiu, kiedy miałem 28 lat. To było nieco ponad 12 lat temu, i był to moment kilka miesięcy przed moim wyjazdem tutaj i przeprowadzką do Tajlandii. I w wakacje w czerwcu, kiedy właśnie miałem swoje, to były 27 urodziny czy ósme, już nie pamiętam, wybaczcie dokładnie daty, natomiast, e, natomiast 27 czy 28 urodziny i ja pamiętam, że wtedy po prostu w te urodziny dos, dostałem takiego pomysłu, prawda, nagle mnie tak coś sieknęło po prostu przez łeb, że stwierdziłem, że muszę sprawdzić, jak to jest w tej Azji, że zanim tutaj w Polsce już zbuduję sobie na stałe życie, to chcę sprawdzić, jak żyje się w Azji, jak tu wygląda życie. No i kilka dni później... Dostałem maila od człowieka, mojego przyjaciela, dzisiaj Andrzeja, który właśnie mieszkał tutaj w Bangkoku, o, o, jeszcze wtedy się nie znaliśmy, natomiast on zapytał mnie o różne pytania dotyczące relacji damsko-męskich ja mu od razu odpisałem, słuchaj Andrzej, to ja będę ci za darmo zupełnie pomagać, jeśli chodzi o te kwestie damsko-męskie, a ty mi opowiedz, jak to jest w tej Tajlandii, nie? jak to jest w tym Bangkoku, jak tam życie wygląda. No i pamiętam, podczas pierwszej czy drugiej naszej rozmowy na Skype'ie, ja już kupiłem bilety i popatrzcie się, to był czerwiec, ja kupiłem bilety na grudzień. I w ciągu 6 miesięcy, od momentu jak kupiłem bilety, i w którym byłem, słuchajcie, jeszcze pewien kontekst jak kupowałem te bilety, rozwijałem wtedy startup. Zatrudnialiśmy z takim wspólnikiem, gościem 60-kilkuletnim rozwijaliśmy taki startup, zatrudnialiśmy kilkadziesiąt osób. Ja miałem oprócz tego też dwa inne biznesy w ten startup włożyłem całe swoje pieniądze. Oprócz tego ubiegałem się również o to, żeby mnie przyjęli na studia doktoranckie trzeciego stopnia, właśnie na mojej uczelni. I w ciągu tych sześciu miesięcy wspólnik mnie oszukał, można powiedzieć ukradł mi firmę, więc straciłem to wszystko, w co włożyłem swoje wszystkie pieniądze, mnóstwo czasu i tak dalej, cały ten projekt. W międzyczasie, pomimo tego, że zdałem wszystkie egzaminy na maksymalną ilość punktów, to, to, to z powodu ignorancji pań profesorek nie zostałem przyjęty na studia trzeciego stopnia i... Zamykając tą sprawę, to był trudny okres w moim życiu, wielkie, takie dwie gigantyczne życiowe porażki, prawda? W dodatku z tym, że tą firmę prowadziłem ze wspólnikiem, mogły tam być jakieś jeszcze negatywne konsekwencje, bo później się okazało, że gość taki był trochę spod ciemnej gwiazdy, więc, więc mógł, mógł narobić jeszcze mi bardzo dużo problemów. I w momencie, jak ja się uwolniłem od tego, to był tydzień przed moim przylotem do Tajlandii. I popatrzcie się, moi drodzy, ja wtedy nie rozumiałem jeszcze tego wszystkiego. Byłem w ogromnym stresie, chyba największym stresie w moim życiu. Nie rozumiałem tego, będąc w tej sytuacji, po prostu, no, wręcz miałem takie już stany depresyjne. Po czym po kilku dniach, jak zamknąłem tą sytuację, ja po raz pierwszy wylądowałem tutaj w Tajlandii. Wylądowałem tutaj w Tajlandii i pierwszego dnia, patrząc, jakie tu jest jedzenie, jak są uśmiechnięci ludzie, jaka jest wspaniała pogoda, że są palmy, jak tu się żyje w ogóle, jak to wszystko wygląda, pierwszego dnia ja wiedziałem, że tu będę mieszkał. Po trzech dniach podjąłem decyzję, że tu się przeprowadzam. I teraz spójrzcie na to, moi drodzy, ja jestem człowiekiem, który w życiu zawsze kończy to, co rozpoczyna albo prawie zawsze, wiadomo, no tylko jak to się mówi, krowa nie zmienia zdania, czy jak to było, czy osioł, natomiast staram się w życiu i dotychczas tak było, nie, że prawie zawsze kończę to, to, co rozpocząłem. Więc jakby mnie przyjęli na te studia doktoranckie, to nie miałbym możliwości się tu nigdy przeprowadzić, znaczy nigdy, przez kolejnych wiele lat, nie, pięć, siedem lat, jakbym robił doktorat, nie mógłbym się tutaj przeprowadzić, nie, bo musiałbym te studia robić na uczelni w Krakowie. Jeśli dalej prowadziłbym ten startup z tym wspólnikiem, który zresztą jeszcze dwa lata to pociągnął i zbankrutował, yy, więc i tak go dosięgnęła. Natomiast natomiast jakbym prowadził ten startup, to znowu nie mógłbym zostawić tak dużej i dynamicznie rozwijającej się firmy, prawda? Samopaz i sobie tutaj wyjechać do Tajlandii. Więc popatrzcie, ja bardzo szybko zauważyłem, że to, co mnie spotkało, negatywnego, było mi potrzebne. To był dar od losu. Że mnie te panie profesorki, 70-letnie, wyśmiały z moim tematem pracy doktorskiej, że ten wspólnik ukradł mi firmę. Bo ja przylatując tutaj byłem wolnym człowiekiem, mimo tego, że nie miałem za wiele gotówki wtedy. No bo wszystko, całą kasę włożyłem w tą firmę, miałem jakieś tam aktywa i tak dalej, natomiast Natomiast wylądowałem tutaj i byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo znalazłem swoje miejsce na ziemi. Byłem po prostu czułem to w sercu, czułem to w swojej intuicji. I popatrzcie się znowu moi drodzy. Ja do dzisiaj jestem wdzięczny, że tak się potoczyło moje życie, nie? Bo jestem tutaj mieszkam już 12 lat. Jest to najpiękniejsze miejsce po prostu na świecie, jakie mogę sobie wyobrazić. Każdego dnia dochodzę i po... dochodzę to źle zabrzmiało. Każdego dnia chodzę sobie tutaj, chodzę sobie po prostu po po swoim domu, czy gdzieś źle wpływam na wyspy, czy podziwiam to piękno natury, którą mogę się otaczać, i jestem wdzięczny za to wtedy, że mnie ten wspólnik go szukał. Jestem wdzięczny za to, że mnie te panie profesorki 70-letnie nie przyjęły na doktorat. Jestem za to cholernie wdzięczny, po prostu, bo moje życie mogło tak pięknie się poukładać. A później, jak tutaj przyjechałem, to osiągnąłem największe sukcesy jeszcze w swoim życiu, nie? Więc, więc, moi drodzy, popatrzcie się znowu, kwestia interpretacji, dostrzeżenia tego, jak faktycznie sytuacja wyglądała, że często pewne rzeczy, nawet te trudne, nawet dla nas bolesne, prawda? Nawet takie, z którymi naprawdę ciężko nam sobie poradzić, są dla nas po prostu zbawienne i są nam potrzebne tylko. My tego nie rozumiemy, nie dostrzegamy pewnych elementów. Słuchajcie, patrzę już tutaj na Wasze komentarze, moi drodzy, dalej. Już tutaj patrzę, poczekajcie. Jasia pisze, masz rację, Krzysiu, trudne doświadczenia nas wzmacniają. Tak, tylko trzeba, Jasiu, dodam jeszcze do tego, masz rację, tutaj pełną. I ja jeszcze bym dodał do tego, że trudne doświadczenia, jeśli właśnie potrafimy je sobie przepracować. A dzisiaj o tym mówimy, ja chcę wam podać dużo różnych przykładów, pokazać wam, jak to się robi, pokazać wam różne metody. Jeszcze będzie tego sporo, spokojnie. Moi drodzy, dopiero się rozkręcamy. Także słuchajcie, kto jeszcze z Was tego nie zrobił, to duża prośba. Jeśli podoba Wam się to, co słyszycie tutaj, jeśli doceniacie mój wkład tutaj, i energię, którą wam tu przynoszę, to bardzo duża prośba, wrzućcie tutaj łapę w górę, to bardzo, czy serducho pod transmisją, to bardzo pomaga, jeśli właśnie chodzi o algorytmy, popatrzcie się, już nas tutaj jest sto kilkadziesiąt osób, a może i będzie więcej za chwilę, więc wrzućcie łapę w górę i tak samo prośba, żebyście udostępnili, czy u siebie na profilu, czy na jakichś grupach, na jednej grupie, na dwóch, na dziesięciu, na stu grupach, ja wrzuciłem sam chyba na 60 grup różnych z, z właśnie, z ogłoszeniami i tak dalej, właśnie linka z tym dzisiejszym Naszym spotkaniem, także duża prośba też, żebyście mnie w tym wspierali. Jeszcze, moi drodzy, zanim też przejdziemy dalej, to chcę wam przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy, że w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę dla Was zupełnie za darmo, bardzo kompleksowe szkolenie na temat tego, jak zbudować właśnie pewność siebie, jak podejmować odważne decyzje. Jak być człowiekiem, który czuje się dobrze sam ze sobą, ma wysoką samoocenę, po prostu jest spójnym człowiekiem. Bardzo fajne szkolenie, na którym, właśnie, moi drodzy, za darmo zupełnie, przez internet do godzinie 10 w niedzielę. Przekażę Wam tą cenną wiedzę. I tak samo przypominam Wam jeszcze, że w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was promocję na dwa nasze kursy: na kurs dotyczący przemówień publicznych i kurs dotyczący właśnie sprzedaży. To są dwa kursy zawodowe, które podnoszą Wasze, wasze kwalifikacje i pomagają Wam po prostu zarabiać więcej pieniędzy. Przez te obydwa kursy przeszły już setki osób, świetnie sobie radzą w życiu, zarabiają więcej pieniędzy, a Wy teraz, moi drodzy, możecie je zdobyć po prostu za ułamek ceny kilkukrotnie taniej niż wynosi normalna cena. Także też możecie sobie wejść w wyzwanie 90 .pl, łamane przez wiosna, a na szkolenie wyzwanie 90 .pl, łamane przez webinar, tam się możecie zarejestrować. Ja wam wyślę później dane dostępowe do tego darmowego szkolenia w niedzielę. A my lecimy dalej. Basia pisze: Witaj, Krzysiu. Ależ super, trafiłam na żywo na live. A uniwers mi sprzyja, wszystko działa na moją korzyść. Na Ciebie też trafiłam dzięki niemu. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę też, że jesteś tutaj z nami, Basiu. Patryk, Krzysiu, dzisiaj na pozytywnym haju pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Patryk. Pozdrawiam również. Klaudia. Ja cały czas mam poczucie, że powinna mieszkać w Szwajcarii. Dwa salony mi zaproponowały pracę tam, bo zajrzały na moje profile, jak szukałam info o Szwajcarii na grupach. I tak dalej siedzi mi w głowie: wynieście z Polski. Klaudia, ale teraz zastanów się, popatrzcie, dobra, to ja ci coś tutaj. Może to nie jest dokładnie temat tego, o czym mówimy, no ale skoro już zadałaś pytanie, no to pójdźmy za tym ciosem. Słuchaj. Jeśli chodzi o mieszkanie właśnie w Szwajcarii, po pierwsze weź to pod uwagę, że nie musisz od razu, żeby spróbować jak to będzie, to nie musisz od razu podejmować decyzji w jedną stronę na całe życie. Czyli na przykład sprzedawać domu, pakować wszystkiego po prostu i w jedną stronę bilet kupować do Szwajcarii. Możesz przetestować to jak jest. Będzie ci dużo łatwiej podjąć tą decyzję, jeśli podejmiesz sobie na przykład taką decyzję, że okej, okay, to ja sobie pojadę do tej Szwajcarii na dwa tygodnie albo na miesiąc. Przyjmij tą pracę, przeprowadź się tam na miesiąc, wynajmij sobie mieszkanie, zostaw sobie swój dom tutaj. Ja tak zrobiłem właśnie w Tajlandii, nie? I jak ci się spodoba na przykład po miesiącu, to możesz na przykład wynająć swój dom czy swoje mieszkanie, jeśli posiadasz w Polsce komuś na parę miesięcy spakować swoje rzeczy na przykład gdzieś tam do jednego pokoju. A następnie pomieszkać sobie w tej Szwajcarii przez pewien czas. I znowu po paru miesiącach, bo wiesz, często jest człowiek taki, jak wyjeżdża do innego kraju, to tak jak ja Tajlandią też byłem na początku, bardzo się zachysnąłem tym wszystkim, prawda? I później dopiero zacząłem dostrzegać pewne wady. Oczywiście te wady dalej nie przyćmiły tych wszystkich zalet, no ale, ale na początku tych wad nie widziałem na pewno, nie? Więc, więc jeśli stwierdzisz po pół roku, czy po roku na przykład, że to jest to. No to możesz już wtedy podjąć jakieś ważniejsze decyzje na przykład. Natomiast nie dusisz, popatrzcie, co ja zrobiłem na przykład. Ja mam dalej dwa mieszkania w Polsce. Ja za pierwszym razem, jak przyjechałem tu na parę tygodni do tej Tajlandii, to moje mieszkanie dalej nie podejmowałem żadnych decyzji, po prostu przyjechałem sobie tutaj na wakacje, można powiedzieć. Nie? Po paru tygodniach, kiedy już byłem przekonany, tak jak wam powiedziałem, po trzech dniach byłem przekonany, że to jest moje miejsce na Ziemi, to wtedy dopiero przyleciałem do Polski na trzy miesiące, żeby sobie wszystko poogarniać. Wszystkie swoje rzeczy zebrałem z mieszkania, przygotowałem je pod wynajem, spakowałem je do jednego pokoju, ten pokój zamknąłem na trzy spusty, nie? a całe mieszkanie wynająłem. I dalej to mieszkanie mam wynajęte, drugie tak samo, mieszkają tam Ukraińcy zresztą od wielu lat, i zresztą mam studentów ukraińskich od paru lat właśnie w tym większym mieszkaniu, w którym ja mieszkałem. Więc jak ja przylatuję do Polski na przykład na miesiąc, w tym roku planuję przylecieć na dwa miesiące, to mam tak z nimi dogadane, że wtedy im coś znajduje innego. Oni się przeprowadzają. Ja im tam daję pewien spory rabat za to. Dostają oczywiście wynagrodzenie piękne. Natomiast, natomiast ja wtedy z tego pokoju wyjmuję sobie swoje łóżko, swoje biurko, swoje kolumny, swój wzmacniacz, swoje rzeczy sobie wyjmuję, prawda. I ale raczej, wybaczcie, tutaj moi rodzice mi w tym pomagają. Moi rodzice mi w tym pomagają. Także jak przyjedziemy wymęczeni po podróży, to żebyśmy już wszystko mieli. Także tutaj naprawdę ogromna wdzięczność dla mojej mamy i mojego taty. I, I brata też, którzy we trójkę, właśnie często pomagają nam po prostu w tym wszystkim, nie? I ja sobie wyjmuję te rzeczy, mieszkam sobie tu dwa miesiące. Po dwóch miesiącach cyk, wszystko składamy. Ja po części, a ja po części rodzice też znowu mi tutaj pomagają, i wylatuję sobie do Tajlandii, i dalej mieszkanie jest wynajęte i zarabia pieniądze. Więc popatrzcie się, to można też tak rozwiązać, także. Tutaj, Klaudia, możesz też wyciągnąć z tego wniosek i spróbować tak, jak ja zrobiłem, po prostu to skopiować ten model, bo mówię mi to świetnie, fantastycznie mi to działa. Ja go napiszę, zawsze pomagała ludziom, to mnie nakręca w życiu. Gdy mój syn zachorował ciężko w wyniku boreliozy, w wyniku czego zapalenia mózgowych, współinniejące zakażenia, niestety w chorym systemie nie ma praw do renty, gdyż jednost chorobowych to nie występuje na liście zakwalifikowanych do ewentualnej renty. Zasiłku nie ma, gdy moja emerytura 1450 zł przewyższa kryterium dochodowe 600 na osobę. Ojciec zmarł, więc z tej strony nic nie ma. Zombie jest chorobą za każdą śmiertelną borelioza chorobą bardzo skomplikowaną, mimo to nie ma żadnej pomocy, żeby ratować życie. Mamy rozdawnictwo, ale nie dla wszystkich. Może ktoś z, po, z, po, z państwa mógłby nam pomóc w finansowaniu ciężkiej choroby syna, Potrzebne komórki macierzyste leczenie. Pięknie dziękuję Jagoda. Jagoda, ja ci powiem tak, no poruszyłaś tutaj pewien temat niezwiązany z dzisiejszym e, z dzisiejszym naszym tematem, natomiast ja ci powiem tyle, no ja od zawsze moi drodzy wam powtarzam, żeby nie liczyć na państwo. Ja nie liczyłem nigdy na państwo, że państwo mi cokolwiek da, cokolwiek zap Pewni, dlatego nie interesowała mnie w ogóle emerytura. W Polsce pewnie żadnej mieć nie będę, <grych> bo, bo, bo żadnych zus teraz nie płacę. Tutaj w Tajlandii nie mam też żadnej emerytury i tak dalej, więc wiedziałem, że sobie po prostu o swoją przyszłość muszę zadbać sam. I wtedy człowiek, kiedy nie liczy na tą pomoc, no to trochę inaczej zaczyna podchodzić do życia. Bo ja wiem, no takich sytuacji, jak ty ja go doopisujesz, to jest mnóstwo. Więc po prostu trzeba liczyć na siebie, nie liczyć na państwo, moi drodzy, bo tam niestety sprawiedliwości raczej nie otrzymamy. Nie. Y Dawid, moje całe życie jest porażką dosłownie na każdym etapie. Jaki wniosek z tego wyciągnąć? Dawid, yy, przede wszystkim wniosek taki, żebyś zaczął mówić prawdę. Jeśli twoje życie byłoby porażką do, dosłownie na każdym etapie, to już byś nie żył. Bo to jest porażka. Jeśli twoje życie miałoby być porażką, to jest po prostu umarłbyś jakiś czas temu. Więc nie może być wszystko porażką. Sam sobie uogólniasz w ten sposób, więc zacznij sam podważać swoją historię. Zacznij sam zastanawiać się, czy na pewno wszystko jest porażką. Każdą klasówkę w podstawówce zawaliłeś, każdy egzamin, nie wiem, na studiach czy w liceum zawaliłeś. Wszystko. Jak grałeś z kolegami w piłkę, to nigdy nie strzeliłeś gola. Jak miałeś kontakty z ludźmi, to wszyscy cię nie lubią na całej ziemi. Każdy nigdy nie miał żadnego kolegi. Nigdy nikt ci nie powiedział czegoś miłego, bo jeśli chociaż jedna osoba się zdarzyła, że na przykład była twoim kolegą, jedna klasówka się zdarzyła, na której dostałeś truje, a nie dwuje, to znaczy, że to, co napisałeś tutaj, że wszystko w twoim życiu jest porażką, nie jest prawdą. I wtedy warto tą swoją historię zakwestionować i zacząć wyjść z tego punktu wyjścia, a później się zastanawiać, dobrze, w takim razie... Co mi się udało w życiu? Znowu zadaj sobie odpowiednie pytanie, Dawid: Co mi się w życiu udało? Co mi się udało? I zacznij od tego, nie? I to jest dobry punkt wyjścia, i zacznij wypisywać te rzeczy na kartce. Nawet jeśli udało ci się dzisiaj rano zawiązać buty, to to już jest jakiś sukces, bo nie każdy to potrafi. Są ludzie, którzy mają różne porażenie mózgowe i tak dalej, którzy nawet nie potrafią zawiązać sobie buta. A tobie się to udało, kolego, więc już jest jakiś sukces, i zacznij budować w ten sposób swoją historię. A później buduj ją coraz bardziej, bo jak się okaże, że zrobisz tą listę rzeczy, które ci się udały, to zobaczysz, że wcale tak źle nie jest. Bo jeśli ty masz takie przekonanie, że wszystko w twoim życiu jest porażką, to zastanów się, czy kiedykolwiek podejmiesz jakąś próbę, czy kiedykolwiek zaczniesz działać aktywnie, czy kiedykolwiek podejmiesz decyzję, nie wiem, żeby zmienić swoją karierę, czegoś nowego się nauczyć, podjąć jakąkolwiek próbę zrobienia czegokolwiek w życiu, nawet bardzo małego? No nie, nie podejmiesz, bo będziesz mieć przekonanie, że i tak się nie uda. Więc to jest przekonanie, które rujnuje twoje życie. I nie, mówię te słowa tutaj no, z pełnym namysłem, z, pe z, pełną, z pełną konsekwencją tego. Że wtedy to ci rujnuje Twoje życie, jeśli Ty masz historię, że wszystko w życiu Ci się nie udaje. Bo pokazałem Ci właśnie, że pewnie tak nie jest. Więc zmień swoją historię. Zacznij od tego, Dawid. Małymi krokami. Zrób jedną rzecz dzisiaj, która Ci się uda, która jest zależna od Ciebie i Ci się uda. Na przykład postanów sobie, że pójdę dzisiaj na spacer i zrobię w dwie godziny 10 km spaceru. I zobaczysz, że Ci się uda. A jutro zrób kolejną rzecz. Pojutrze zrób kolejną i zobaczysz, że powoli to Twoje życie, które dotychczas z jakichś powodów być może nie wyglądało tak, jakbyś chciał, zacznie stawać się powoli, powoli coraz lepsze. A za miesiąc, za pół roku, za rok, nawet nie będziesz pamiętał tego, że kiedyś miałeś takie przekonanie. Andrzej pisze Cię Krzysztof od bardzo dawna i dokładnie znam tą historię. Cieszę się. Andrzej, mam sporo młodszego rodzeństwa, stałem się bardziej empatyczny i odpowiedzialny. Posiadam odpowiednie podejście do dzieci, które mnie lubią. Chyba jest to w genach? Nie wiem, Andrzej. <laughs> Ciężko powiedzieć, czy jest to w genach. Przemek, dziękuję Krzysiek. Ja też myślę nad zmianą kraju ze względu na złe okoliczności życiowe. No to Przemek, tak jak wam powiedziałem, tutaj jest na to pewien pomysł. Idąc dalej, moi drodzy, popatrzcie się. Popatrzcie się. Kolejny aspekt to jest to, że my w momencie, kiedy cały czas się można powiedzieć, terroryzujemy tymi wspomnieniami z przeszłości, nie? To, to jest pewna forma masochizmu. Pewna forma masochizmu. No tak, no bo coś się zdarzyło w Twojej przeszłości jeden raz. Popatrzcie. Jeden raz to się zdarzyło i ta sytuacja. Ta sytuacja wpłynęła, no, dosyć istotnie na twoje życie. Nie sprawiła, że masz teraz jakiś po prostu, no, jak to się mówi, PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, czy, 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 czy nie pamiętam już w Polsce, jak to się tłumaczy. Natomiast sprawiła po prostu, że ty no, nie jesteś w stanie sobie z tą sytuacją poradzić, nie na cały czas gdzieś siedzieć i z tyłu głowy. I nawet jeśli ktoś cię raz skrzywdził kiedyś, nie Ktoś cię skrzywdził, po prostu zrobił ci coś złego, nie wiem, zostajesz pobity na przykład, i cały czas ci to siedzi w głowie, sprawia, że nie czujesz się bezpiecznie, że nie masz poczucia kontroli nad swoim życiem, czujesz się bezsilny, prawda? To ktoś cię raz pobił kiedyś, on pewnie o tym nawet nie pamięta. A ty później tą sytuację, tą samą przeżywasz tysiące razy w swojej własnej głowie, nie? Więc ktoś cię raz skrzywdził, a później ty przez całe lata swojego życia krzywdzisz się tysiące razy. Czy to ma sens? Nie ma sensu, nie ma sensu, dlatego trzeba to przepracować. Są różne formy, właśnie moi drodzy, w jaki ludzie mogą sobie poradzić z tego typu sytuacjami. Mówię, jedna rzecz to jest właśnie to, że można po prostu zadawać sobie odpowiednie pytania. Przerabiając na przykład nasze programy, wyzwanie 90 dni albo transformacja 90 dni albo jeden i drugi najlepiej, to wiele osób właśnie jest w stanie, tam mamy wiele różnych ćwiczeń, które pozwalają właśnie i na poziomie świadomym czy podświadomym poradzić sobie z tego typu sytuacjami. To jest naprawdę piękne, jakie ludzie osiągają efekty właśnie robiąc te programy. Jest też wiele innych metod. Oczywiście, no, ludzie podczas psychoterapii właśnie są w stanie przepracować sobie tego typu sytuacje ze specjalistą. Są różne metody, nawet farmakologiczne, które obecnie, obecnie są w formacie właśnie w. W wielu miejscach na świecie na etapie właśnie badań, jak radzić sobie z tego typu sytuacjami, kiedy twój mózg się po prostu zawiesi na jakiejś sytuacji, nie, kiedy to jest fizyczne po prostu zawieszenie. To ludzie na przykład teraz testują zastosowanie psylocybiny, testują zastosowanie MDMA, MDMA w tych sytuacjach i różnych innych substancji, które no, uznane zostały kilkadziesiąt lat temu za nielegalne, a okazują się, że mają właśnie zbawienny wpływ na różne problemy psychiczne, z którymi ludzie sobie nie radzą. Także wiele z różnych metod, wiele różnych jeszcze, słuchaj. Wiecie, o ciekawej metodzie słyszałem na przykład jeden z, jeden z ludzi, który prowadzi właśnie taki kanał odnośnie sprzętu audio w Stanach Zjednoczonych. On mówił, że jakaś metoda, czego to było, metoda jakichś ultradźwięków, czy coś związane z dźwiękiem wyleczyło go z depresji z którą nie byli sobie w stanie poradzić terapeuci, czy nie byli sobie w stanie poradzić, nie byli sobie w stanie poradzić psychiatrzy, prawda, metodami farmakologicznymi, więc a poradził sobie jakaś metoda po prostu odpowiednich częstotliwości, którymi bombardowano jego umysł. Więc, więc dużo jest metod, moi drodzy, wtedy po prostu trzeba szukać dla siebie rozwiązania, szukać rozwiązania, bo trzeba sobie to właśnie przepracować. Tutaj pisze Monika, a ja ciągle myślę, że na coś zachoruję, odbiera mi to radość życia. To znowu warto się zastanowić właśnie, Monika, popatrz się? warto się zastanowić, skąd wynika takie twoje myślenie, nie? Skąd wynika takie twoje myślenie? Przepracować sobie to, zadać pytania, wyciągnąć po prostu z najgłębszych odkłani twojej głowy jakieś historie, które sprawiły, że ty masz taki ogromny lęk i taką właśnie paranoję związaną z chorobą. To musisz sobie to przepracować, bo, bo Monika powiem ci, że wiesz, że to, no, to będzie cały czas wpędzać cię po prostu w przewlekły stres, Przewlekłe stany lękowe, prawda? No, i właśnie jak tak jak piszesz, odbierać ci to będzie radość życia. I oczywiście dbać też o swoje zdrowie, no bo jak nie będziesz dbać o zdrowie, no to pewnie zachorujesz prędzej czy później. Kolejna rzecz, moi drodzy, właśnie, którą, z którą możecie sobie poradzić. Natomiast jeszcze raz wam chcę przypomnieć, moi drodzy, bo naprawdę mam dla was mega wartościowe szkolenie w niedzielę o godzinie 10.00. I chciałbym, żebyście wszyscy na nim się pojawili, słuchajcie, bo będzie niesamowita wiedza dotycząca właśnie budowania pewności siebie. Także daję Wam tu linka, tu możecie się zapisać całkowicie za darmo. Szkolenie jest darmowe, wyzwanie 90 łamane przez webinar. I tak samo Wam przypominam, że macie dwa fantastyczne, moi drodzy, kursy zawodowe, stworzone przeze mnie i przez Jana Gajosa, z których setki osób już korzystały i pięknie sobie radzą w życiu właśnie dostępne w naszej wielkiej promocji, więc Wam też tutaj podaję stronę. Natomiast idąc dalej, to popatrzcie się. Moi drodzy, kolejny aspekt to jest to, żeby wybaczyć i sobie, i innym ludziom, czyli pozwolić po prostu, odpuścić Odpuścić sobie, odpuścić innym. Nawet jeśli popełnili jakiś błąd, który cię skrzywdził, nawet jeśli zrobili to świadomie, zrobili to z premedytacją. Nie odpuścić po to, żeby im było lżej. Bo nawet nie musisz im mówić o tym, że im odpuściłeś. Tylko odpuścić po to, żeby tobie było lżej. Żebyś to Ty lepiej czuł się, czy czuła się ze samym sobą, czy z samą sobą. Żebyś ty stał się wolnym człowiekiem. Hmm. Odpuścić, wybaczyć. Po prostu pozwolić temu odejść. Moi drodzy, jest wiele metod znowu, które pozwalają. Uczymy Was tych metod właśnie w wyzwaniu 90 dni i na przede wszystkim w transformacji 90 dni. Natomiast jedną z metod na przykład jest właśnie medytacja. Jest medytacja, kiedy ty. Starasz się podczas właśnie tego stanu medytacyjnego, czyli stanu głębokiej relaksacji, starasz się przypomnieć sobie to wydarzenie i pozwolić mu po prostu odejść z siebie. Czyli tworzysz połączenia w swoim mózgu, co się dzieje. W czasie, stanie medytacji na żumysł właśnie no, uzyskuje stan głębokiego skupienia, zmienia się zupełnie jego rytm pracy, prawda, jego funkcjonowanie. I w momencie, kiedy ty wtedy wyciągniesz tą sytuację a następnie pozwolisz jej odejść, to tworzysz nowe połączenie w swoim mózgu. Połączenie, które nie polega na tym, że mózg sam wyciąga tą sytuację i cienią maltretuje w kółko, aż się zmęczysz. Tylko właśnie na tym, że za każdym razem, kiedy ona się wyciąga, ty pozwalasz jej odejść. Pozwalasz jej po prostu odpłynąć. Nawet na początku to może być związane z przeżywaniem pewnych emocji, prawda? Związanych z tą sytuacją, ale zobaczysz, że jeśli będziesz to praktykować, to te emocje staną się coraz słabsze. Coraz bardziej będziesz w stanie już pozwolić odejść, odpuścić, pogodzić się ze swoją przeszłością i żyć po prostu dalej. Dać sobie żyć. Kolejna rzecz to jest to, żeby zablokować nasz umysł. To jest, słuchajcie, piękna metoda, moi drodzy. Piękna metoda. To jest taki trik po prostu, którego się powinno uczyć w podstawówce. Bo popatrzcie się. Nasz umysł tak działa, że przeważnie, jeśli tam... W miarę wszystko poprawnie pracuje, to my nie jesteśmy w stanie być równocześnie w dwóch stanach emocjonalnych. To jest po prostu niemożliwe technicznie, bo czymże są te stany emocjonalne? No, są pewnymi połączeniami w mózgu, które kreują pewną równowagę biochemiczną w naszym mózgu. Wydzielają się konkretne substancje, a raczej cała mieszanina, taki koktajl po prostu różnych właśnie substancji w naszym mózgu, które sprawiają, że my na przykład jesteśmy w stanie euforii, że jesteśmy w stanie radości, w stanie wdzięczności, śmiechu albo z drugiej strony smutku, gniewu, yy, ogromnej frustracji, wkurzenia, żalu. Nie? I teraz nie jesteśmy równocześnie być w stanie na przykład radości i wdzięczności, i być wkurzeni i mieć żal do kogoś. No nie idzie to razem, po prostu. Nie jest, nie jest w stanie być dwa razy. To tak jak samochód. Nie może równocześnie jechać do przodu i do tyłu. To tak samo nasz mózg nie jest w stanie być równocześnie w tych pozytywnych stanach i w tych, które są dla nas bolesne. Więc teraz jaki z tego wniosek? Taki, że jeśli ty zablokujesz tempo w swoim mózgu, czyli okej, okay, mam 24 godziny każdego dnia, nie? Mam 24, 24 godziny każdego dnia, 8 godzin powiedzmy śpię, więc zostaje mi 16 godzin takiego świadomego funkcjonowania. To ja jak największą część z tych 16 godzin wypełnię właśnie tym, że jestem wdzięczny, że jestem radosny, że skupiam się na swoich planach, skupiam się na swoim własnym życiu, skupiam się na tym, co mogę zrobić lepiej. Planuję cały czas, prawda? Doceniam to, co mam, staram się chodzić uśmiechnięty i być miły dla innych ludzi, to braknie czasu, żeby ten mózg nas maltretował tymi przykrymi rzeczami. Mówię, to permanentnie nie rozwiązuje problemu, ale sprawia, że podnosi się jakość Twojego życia. Można tą technikę połączyć z tymi poprzednimi, o których dzisiaj już wam powiedziałem, prawda? Więc jesteś w stanie po prostu dzięki temu, jesteś w stanie dzięki temu zablokować twój umysł. I teraz popatrzcie, kolejny fajny trik wynikający z tej metody jest taki, że im częściej to robisz, czyli im częściej przeżywasz pozytywne stany, tym częściej twój mózg wchodzi w nie automatycznie. Bo mózg pracuje, moi drodzy, to z jednej strony jest fascynująca, niesamowita maszyna, której do dzisiaj nawet najbądrzejsi ludzie świata nie do końca rozumieją, jak ona funkcjonuje, a z drugiej strony... Jest to kawałek mięsa, który, no, są neurony, połączenia pewne między nimi. I teraz ten mózg tak działa, że jeśli pewne neurony, pewne ścieżki po prostu połączeń, często po prostu my chodzimy tymi ścieżkami, to one się stają bardzo silne. A im są silniejsze, tym częściej mózg automatycznie wpada w te ścieżki. Dlatego kiedy my na przykład, patrzcie na przykład właśnie stan depresji, to jest taka blokada w mózgu. Blokada w mózgu, kiedy jest smutny i się zapętla cały czas w, te, w tej ścieżce, nie jest w stanie z niej wyjść. Prawda? I to samo jest z pozytywnymi emocjami. Kiedy my staramy się właśnie te ścieżki wzmacniać cały czas, to wyrabiamy pewne nawyki w funkcjonowaniu naszego mózgu, które później pomagają w życiu, żebyś ty był jak najczęściej szczęśliwy. To jest takie błędne koło, które działa w dwie strony. Jeśli cały czas się dołujemy, cały czas właśnie myślimy negatywnie, to ten mózg jak najczęściej myśli negatywnie i później się zapętlamy, później to się zdarza coraz częściej. I tak samo jest z rzeczami pozytywnymi, nie? Więc możemy to zablokować po prostu. Zablokować ten umysł dobrymi rzeczami, tak żeby on nie miał czasu na te złe. Patrzcie, jakie to jest proste, nie? Robert pisze mnie w 2016 roku, oszukał mój chrzestny, ale z czasem udało mi się o tym człowieku zapomnieć, ponieważ jak moja żona mi powiedziała, że on na pewno o mnie zapomniał, więc ja o nim też zapomniałem i jeszcze powiedziała mi, że trzeba dalej żyć, i moja żona miała rację, lepiej teraz żyje. No ale tak, Robert, popatrz, to nie jest znowu, po pierwsze, twoja wina, że on cię oszukał, prawda? Jedyne co możesz zrobić, właśnie to po pierwsze, zapomnieć, po drugie, wybacz mu, wybacz mu dla siebie. I on tam z od życia dostaje, dostanie to, co chce, znaczy to, co mu się należy. Natomiast ty jemu wybacz. Oszukał cię, to, jest je, to była jego decyzja. To on zrobił zły uczynek, on poniesie tego pewnie kiedyś konsekwencje. Natomiast ty wybacz mu dla siebie, no i właśnie, i odpuść, i odpuść, bo nic ci z tego nie przyjdzie, prawda, że ty będziesz mieć do niego właśnie ten żal. Także moi drodzy, popatrzcie się, jesteśmy w stanie sobie całkiem nieźle radzić w życiu i jak widzicie są rozwiązania właśnie, które są w stanie Wam pomóc. Ja Wam przypominam, w niedzielę właśnie będziemy no, mówić bardzo dużo o pewności siebie, właśnie o podejmowaniu odważnych decyzji o godzinie 10, także spotkajcie się ze mną, tutaj będzie transmisja właśnie na Facebooku, ustawcie sobie przypomnienie w telefonie, koniecznie macie też w promocji dwa bardzo fajne szkolenia moi drodzy. No a ja się z Wami na dzisiaj żegnam, także mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, to kto jeszcze tego nie zrobił, wrzućcie łapę w górę. Udostępnijcie dalej tę transmisję, niech dalej pomaga ludziom, bo ja ją tutaj zostawię na kanale. A wy, no moi drodzy, do zobaczenia. Trzymajcie się, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć, papa. Pa.